Witam Was w odcinku z 21 ciekawostek, moich jak i moich widzów, których mogliście nie znać. Zachęcam do suba oraz lajka. Ciekawostka pierwsza. Możecie zrobić z buraków barwnik czerwony. Wiele osób wie o tym, że czerwony barwnik da się zdobyć za pomocą kwiatków czerwonych. Ale nie tylko, bo buraki to świetne źródło na zdobycie właśnie tego czerwonego barwnika. Ciekawostka druga. Jak już wiadomo, że elektryczny creeper jak wybuchnie przy innych mobach, na przykład zombie, to daje go głowę. To jak się zaprowadzi do netheru i wybuchnie przy wither szkielecie i je zabije, to mamy 100% szans na to, że dropnie nam akurat czaszka. No właśnie nie wiem, jak jest z tym do końca. Bo jak widzicie, mi wypadła jedna głowa z kilku. Ale nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd, czy coś takiego. Nie zdziwiłbym się, gdyby było na to 100% szans, że za każdym razem akurat nam dropi ta głowa. Chciałem to sprawdzić ponownie, ale się wywaliłem, więc no, niestety nie sprawdziłem. Ciekawostka trzecia. Axolot jest wolny, jak nie ma wody, ale jak weźmiesz go na smycz, to zyskuje supermoce i jest przeszybki. Właśnie to jest dziwne, no bo ziomek chodzi prawie jak żółw i przemieszczenie się dla niego jest jakimś wielkim wyzwaniem. Ale jak go weźmiemy na smycz, to nagle biega jak szalony i nie wie, gdzie dokładnie chce iść, więc dosyć zabawnie to wygląda. No ale co? Nagle sobie mówi o tym, że dostał smycz. No i my kręcimy piruety i robimy 180. Ciekawostka czwarta. Gdy masz stały efekt na przykład Noctowizji i użyjesz to temu, to stały efekt zniknie, ale będzie regeneracja i ognioodporność. No jest dokładnie tak, jak mówiłem w ostatnim odcinku. Czyli, że efekty z nas po prostu znikają. Ale co ciekawe, działa to też na efekty, które są nieskończone. Więc jeżeli zabijecie na przykład tych pillagerów, to wiecie już, w jaki sposób stracić ten efekt. Choć jednak śmierć byłaby lepsza, ponieważ nie tracimy totemu. Ale pamiętajmy, że niektórzy grają na hardkorze i tam po prostu może być problem ze zniszczeniem tego efektu. Ciekawostka piąta. Można spać na ziemi za pomocą konia. Ale czy wiedziałeś, że można tak też zrobić? Na przykład z łódką i innymi pojazdami oraz elytrą. Jest to dosyć ciekawe i trudne do pokazania. Ale gdy wchodzimy do na przykład wagonika i się położymy do łóżka, to nagle leżymy obok niego, albo po prostu na nim. Tak samo to działa w sytuacji, gdy znajdujemy się w łódce. Akurat tutaj udało mi się zademonstrować to, jak to wygląda, bo idealnie się położyłem na tej łódce. Oczywiście, gdy się tak położymy, to po chwili nastanie dzień i gra zaliczy, jakbyśmy po prostu spali. Ciekawostka szósta. Istniało coś takiego jak kaptur u wiedźmy, lecz nie był on używany. Można go było znaleźć w plikach gry, ale od wersji 1.18 usunęli ten kaptur. Prawdopodobnie twórcy gry chcieli po prostu dodać ten kaptur, albo po prostu nie udawało im się go dodać. Na pewno jakiś powód musiał być z tym, dlaczego akurat nie został dodany, końcowo. Lecz po wersji 1.18 już odpuścili z tym pomysłem i usunęli kaptur z plików gry. Ciekawe jednak, jak mogłaby wyglądać taka wiedźma, gdyby posiadała na sobie taki kaptur. Ciekawostka siódma. Strider, czyli ten mob, co jest w netherze, chodzi po lawie, to gdy wyjdzie z lawy, to będzie mu po prostu zimno, a jak wejdzie, to będzie mu znowu przyjemnie, ale w kotle z lawą to już mu jest zimno. Tak jak wspomniałem na poprzednim odcinku, niestety nie zajęli się tym kotłem. Nie wiem czemu, ale jest on po prostu całkowicie zepsuty i trochę bez sensu, przez te bugi. Dziwnie to wygląda, że ten ziomek chodzi po tej lawie i mówi: dać mi lawę. Ciekawostka ósma. Jak na zmianę kładziecie drabinę i trapdora, to możecie się normalnie wspinać, w sensie jest słup i stawiasz jedną drabinę, a potem jednego trapdora i tak dalej. Jest to pewnie w jakiś sposób przydatne i praktyczne. Nie wygląda jak sposób wejścia, ale jednak jest nim, więc myślę, że jeżeli chcecie zrobić coś oryginalnego w domku i coś, co będzie działać, to jest to znakomity pomysł. Ciekawostka dziewiąta. Można przejść przez jednoblokowe ściany, używając perły. Trzeba więc w ścianę sprintować i kiedy sprintujesz, dotykając ściany, rzucasz po prostu perłę na najniższym punkcie ściany, przez którą chcesz się przedostać. Na samym początku mi totalnie to nie wychodziło i myślałem, że to skam, ale przypomniałem sobie czasy 1.8, kiedy się tak grało, że perłami się jakoś przechodziło. Jednak po pewnym czasie udało mi się. Ogólnie jest to mega spoko i do wyćwiczenia, bo mi wychodziło to już coraz częściej, więc naprawdę spoko opcja. Ciekawostka dziesiąta. Fajerwerki mają fizykę. Wystarczy wylać wodę i puścić fajerwerkę, no jakby z krawku wody. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale ostatnio mi znajomy mówił o tym, że jak wystrzelimy fajerwerkę w wodzie, to ona nie poleci aż tak wysoko, jak wystrzelimy ją normalnie i jakby to działało. Ale nagle, gdy kładłem na ziemię te fajerwerki, to też nisko leciały i po prostu nie wiem, czy zrobiłem coś źle, czy to błąd, czy cokolwiek, ale możecie dać mi znać w komentarzu. Ciekawostka 11. Enderman w łódce jest odporny na wodę, nawet jak ją na niego wylejemy. Działa to zabawnie, no bo zawsze Enderman się teleportował, a tutaj nagle jest odporny na tą wodę, włącza jakąś swoją nową skórę czy coś. Ale gdy jakoś go popchniemy, bądź nawet nie wiem, co ja do końca zrobiłem, to nagle dostaje obrażenia
zdarzenia i się teleportuje, więc nie wiem czemu, ale tak jest ogólnie, że w łódce możecie go zalać i nic. Ciekawostka 12. Na tarczę możesz dać baner. Dokładnie tak, możemy stworzyć własną tarczę za pomocą baneru, który kraftujemy tylko z 6 wełen i możemy pokolorować barwnikami. Bardzo fajny pomysł na serwery gildyjne, aby pokazać, że się jest jednym teamem i pokazać swoją wyższość i ogólnie to, że jesteśmy zgrani. Ciekawostka 13. Koty polują na króliki. Na samym początku, jak to przeczytałem, to miałem takie, to jest zbyt logiczne na Minecrafta, żeby to było. I nie wiem czemu, ale totalnie nie miałem o tym pojęcia, że takie coś istnieje w Minecrafcie. Możemy postawić ze 100 królików, a nasz kot będzie zabijał każdego i do tego będzie to robił dosyć szybko, bo będzie cały czas do nich biegał. Nie wiem czemu aż tak mu zależy, ale widać, że to jego jedyny posiłek chyba w życiu. Ciekawostka 14. Złoty kilo w Netherze kopie szybciej niż diamentowy. Ogólnie to tak jest, że złote narzędzia są najlepsze w całej grze, tylko mają tak słabą wytrzymałość, że nie opłaca się ich po prostu wytwarzać. Ale szybkość kilofa złotego jest taka sama jak kilof diamentowy efficiency 5, więc naprawdę ma szybkie sfarmienie bloków i są po prostu idealne. Ciekawostka 15. Nie da się palić drewnem z Netheru, ale patykami z niego już tak. W sumie nie wiem czemu tak jest, że to drewno nie pali się w piecu. Jakby jest suche, więc powinno. Ale niestety bądź stety nie dodali osobnych patyków do tego drewna, więc ogólnie to w taki sposób możemy przepalać nasze surowe jedzenie, surowce i tak dalej. Na pewno jest to przydatne, kiedy nie mamy czym przepalać, a naszym jedynym jedzeniem jest mięso z choglinów, więc wtedy to może się przydać. Ciekawostka 16. Jak postawimy villagera na bagnie, to wygląda on inaczej. Ogólnie postawiłem go w dżungli, bo o bagnach już kiedyś shorta nagrywałem, ale naprawdę wygląda to przekozacko. Pewnie w przyszłości dodadzą dwie nowe wioski, gdzie ci osadnicy będą się pojawiali. Naprawdę fajnie byłoby to zobaczyć w dżungli, ponieważ jest ona aktualnie nudna. Ciekawostka 17. I tutaj już zademonstruję moje ciekawostki. Ostatnio nagrałem ciekawostkę o axolotlach i napisał mi ktoś komentarz, czemu axolotl zmienił kolor. Ogólnie dostał on wtedy obrażenie od kaktusa, ale dobra. Ciekawostka jest taka, że niebiesko-biały axolotl, gdy dostanie damage, zmienia swoje kolory na czerwony, bardziej taki różowy. Wygląda on wtedy dokładnie tak samo jak jego inny kolega, który ogólnie jest różowy. Jedyny minus jest taki, że on tylko na chwilę to ma, ponieważ kiedy on dostanie damage, no to tylko wtedy się to pojawia. Więc gdybyście mieli kiedyś problem ze znalezieniem różowego axolotla, to wiecie co robić, aby go zobaczyć dosłownie na chwilę. Ciekawostka 18. Możemy przepalić żelazne oraz złote itemy. Jest to jedna z najmniej przydatnych funkcji w Minecrafcie, ponieważ gdy je przepalamy, to dostajemy 1/9 złota bądź żelaza jednego, więc jest to totalnie bez sensu. Nie polecam zbytnio tego robić. Nawet jak będziecie mieli z jedną życie, to i tak wydaje mi się to bez sensu, no bo 1/9 danej rudy to malutko. Ciekawostka 19. Możemy nagle usunąć lawę z podłogi za pomocą wody. Jak każdy wie z was, kiedy wylejemy na lawę wodę, to wtedy dostaniemy obsydian, lecz tym razem go nie otrzymamy, a otrzymamy po prostu wyparowanie lawy. Sam o tym nie wiedziałem, aż nie zacząłem ćwiczyć grać w PvP w Minecrafcie, no bo jednak trzeba dopełnić słów, które powiedziałem na zgłoszeniu do kwadratowej. Więc ogólnie jak będziecie walczyć i ktoś was podleje lawą, to postarajcie się od razu wylać pod siebie wodę i wtedy usuniecie lawę. Mega przydatna sprawa. Ciekawostka 20. Gdy znajdujecie się w lawie, możecie użyć chorus owocu do wyjścia z niej, tylko jest drobny przypał, bo musicie znajdować się na samym dole jej, bo inaczej to nie zadziała. Sam na początku myślałem, że się nie da, ale stwierdziłem, że zejdę na sam dół i może się uda. No i jak widać, udało się. Myślę, że przyda wam się, gdybyście w Netherze akurat spadli z bardzo dużej wysokości. Wtedy jest to idealna sprawa do wyjścia z niej. No chyba, że mielibyście nieszczęście i akurat was by nie przeteleportowało. Ciekawostka 21. Możecie zrobić zagrodę dla waszych zwierząt za pomocą trapdoorów. Wygląda to nawet nie tak źle, a jest naprawdę użyteczne. Myślałem, że będą one mogły wyskoczyć po prostu, ale jednak się myliłem, bo one się blokują i nie mogą wyjść, więc jako tako, jako zagroda działa to super. Dzięki za obejrzenie materiału. Zachęcam do wbicia do poprzednich filmów oraz na mój główny kanał, Nieśmieszny. Siemo!